No ja myślę, że warto przede wszystkim zapytać o Polski Ład pana premiera, to wtedy spojrzy na pana zdziwionym wzrokiem i spyta, o czym pan mówi, bo on nie przypomina sobie czegoś takiego jak Polski Ład. Rządzący już zdążyli zapomnieć o tym, że go wprowadzili. Był wprowadzany szumnie jako wielka zmiana systemu podatkowego, która miała zwiększyć jego progresywność, spowodować, żeby no, za cenę pewnego skomplikowania większego miał się stać bardziej sprawiedliwy, miał promować równość w większym stopniu. Ani nie promuje. Znaczy to, co obiecał, że dostarczy, nie dostarczył. Natomiast komplikacja, niejasność oczywiście się zwiększyła. No i do tego ten kompromitujący sposób wprowadzania, bo kompromitujący przez nieudolność i przez to, że niestety, powiedziałbym, że wprowadzający skompromitowali nie tylko siebie, ale też państwo. No, jeśli urzędnicy Ministerstwa Finansów okazało się, że nie są w stanie stwierdzić, że część ludzi może mieć płatne z dołu, a część z góry, bo to nie przychodzi do głowy, bo to jest zbyt skomplikowane już jako problem, no to jak to świadczy o jakości aparatu naszego w tej chwili urzędniczego? No więc mówię, to poza skomplikowaniem spraw i oczywiście tam lekkimi zmianami, no to Polski Ład wiele nie zmienił. Natomiast obawiam się, że najgorszą rzeczą było to, że no trochę skompromitował w ogóle cały polski aparat urzędniczy w tej chwili poboru podatków, naliczania podatków, tworzenia przede wszystkim systemu podatkowego.